Proszę Państwa, sekundka jeszcze do meczu Jakuba Tokarza oraz Jakuba Wrony, derby Jakubów. Także będzie na pewno mecz fantastyczny. Więc poczekajcie jeszcze sekundkę. A ten mecz będzie miała zaszczyt skomentować dla Państwa najlepsza zawodniczka polskiej ligi tenisa, Dominika Szotka, która jest wielko przegraną dzisiejszego dnia, ale może w komentarzu pójdzie jej lepiej niż w graniu. Zobaczymy. Panowie już wchodzą powoli. Są gotowi, więc powoli będziemy zaczynali. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony wielka przegrana dzisiejszego dnia. Szczerze mówiąc, myślałam, że ja będę na tym korcie grać zamiast Jakuba Wrony, ale no, niestety nie odbędzie się mój wymarzony mecz z moim niedoszłym trenerem Jakubem Tokarzem. Ale za to będę tutaj ze stanowiska komentatorskiego, już wymyta, już przebrana, komentować ten mecz. Jakub Tokarz aka Jarosław Toczek tutaj bardzo pewnie się czuje. Nawet stwierdził, że nie będzie ściągał dresów. Ale myślę, że jego przeciwnik wymęczy go tak, że będzie musiał je jednak ściągnąć. Tutaj Jakub Wrona reprezentuje miejscowość Pionki. Natomiast Jakub Tokarz jest wielkim podróżnikiem. Najpierw mieszkał w Nowym Sączu i tam trenował. Teraz przeprowadził się do Grodziska Mazowieckiego, gdzie reprezentuje klub Kozerki. Zaczynamy. I zaczynamy asem serwisowym Jakuba Wrony. Jakub serwuje bardzo szybko, wyrzucający. Bardzo ciężki serwis do odebrania, samo się przekonałam, bardzo właśnie odchodzi tutaj. Ale myślę, że Kuba wyczuje kilka piłek i nie będzie miał problemów z tym serwisem. No i teraz piękny atak Jakuba. Będziemy widzieć bardzo dużo takich akcji, ponieważ Kuba Tokarz lubi właśnie atakować piłki, a natomiast Jakub Wrona jest bardziej takim defensywnym zawodnikiem. Gra dużo slajsów, gra bardzo tak nieprzewidywalnie, nie że nierówno, ale chytrze. Potrafi zagrać tutaj długiego slajsa, krótkiego i tak męczy tych przeciwników. Bardzo niewygodny tenis tutaj reprezentuje. Ale myślę, że Kuba jest na tyle doświadczony, że nie będzie miał większych problemów ze zwycięstwem w tym meczu. W razie trochę nie może sobie poradzić Jakub Wrona z szybkością piłek Kuby. Sama linia tutaj i rama i linia, ale no niestety troszkę zestresowany chyba Jakub Wrona, taki nieswój ze mną, jak grał, był bardzo, bardzo skoncentrowany, nabuzowany, cały czas się dopingował, a tutaj na razie taki troszkę bez emocji jak ja, ale myślę, że zaraz to się zmieni. No i piękny retort z backendu. To jest właśnie gra Kuby Tokarza. Bardzo ładny, techniczny, mocny backend. Pod samą linię. Tutaj celuje liniami. A tu taka ciekawostka, bo pewnie Państwo zastanawiacie się, dlaczego Kuba przybija tak dużo piątek. Otóż Kuba Tokarz nie gra tylko w tenisa ziemnego, ale także w beach tenisa, tenisa na plaży. Jest najlepszym Polakiem grającym w beach tenisa i tam właśnie, jak się zmienia strony, to przybija się zawsze piątki, żeby rozluźnić atmosferę i dopingować się nawzajem. I właśnie tutaj w tenisa też Kuba to robi. Szczerze mówiąc, myślę, że jakbym przegrywała z nimi, była zdenerwowana, nie wiem, czy bym mu tą piątkę przybiła. Raczej bym na niego popatrzyła z nienawistnym wzrokiem. Ale no, naprawdę, faktycznie rozluźnia to atmosferę, pojawia się uśmiech na twarzy i jest to bardzo fajna inicjatywa w sumie. Może kiedyś i w tenisa ziemnego tak będzie. Oj, pierwszy podwójny błąd serwisowy Kuby.
Tutaj rozmawiałam z nim wczoraj, miał bardzo duże problemy z drugim serwisem. W pierwszym meczu zaserwował aż 14 podwójnych błędów. Dzisiaj już troszkę lepiej mu się serwuje. Zwolnił troszkę rękę. Oj, jaki dobry slice pod koniec. Piłka tutaj na tej trawie ślizga się. Ale widzimy uśmiech na twarzy Jakuba Wrony. Wierzę, faworytem jednak tu jest Kuba Tokarz, bo jest byłym zawodnikiem z punktami ATP. On już, Jakub Wrona już swoje zrobił, wyeliminował najlepszego zawodnika tego turnieju w meczu poprzednim. Już myślę, że jest w pełni spełniony. O, teraz mocarny serwis. Wow, piękna akcja, aż pobije, brawo. Przepiękna akcja, Kuby Tokarza, bardzo mocny serwis, podszedł od razu do siatki, no. Bo bardzo szybko to leciało. No na razie mecz jednostronny, tak jak się wszyscy spodziewaliśmy. Troszkę zrobiłam chyba Kubie prezent taki dzisiaj, że sama się wyeliminowałam, bo myślę, że ja bym tutaj troszkę z nim bardziej powalczyła, bo bardzo lubię takie szybkie piłki. A tutaj jednak bardzo wolno gra Jakub Wrona i radzi sobie Kuba z tymi piłkami. Tutaj pan Jakub Wrona troszkę klepnął, skarcił siatkę, ponieważ Kuba już kilka razy zagrał po necie. No ale zdarzy się, jak to jest takie stare przysłowie, lepszy ma szczęście po prostu. Więc nie ma na co narzekać i grać dalej. ...3-0, Kuba Tokarz. Na razie chyba Kuba Tokarz nie będzie ściągał dresów. Ciekawe, czy ściągnie dresy do końca tego turnieju. Piątka zbita i lecimy dalej. A Państwo możecie w komentarzach pisać, jak podoba Wam się broda Jakuba Tokarza, ponieważ ja uważam, że jest okropna, wygląda jak bezdomny. On sam nie lubi siebie w brodzie, ale po prostu jest tak zapracowanym człowiekiem, ponieważ trenuje właśnie dzieci w kozerkach i przez 2 tygodnie nie był u siebie w mieszkaniu, tylko spał tam w kozerkach. Mówi, że nie ma czasu ogolić brody, ale twierdzę, że jakby chciał. Tutaj sprawdzę ślad. Tak, tutaj lekkie zamieszanie. Była piłka autowa, tak? Będzie drugi serwis. A ja kończąc, myślę, że Kuba... Nie, że Kuba nie ma czasu, tylko po prostu nie chce mu się goić tej brody. Ja uważam, że no, wygląda w niej źle. Powinien jak najszybciej się jej pozbyć. Ale słyszałam, że tutaj się założył ze znajomymi, że jeżeli wygra ten turniej, to nie ogoli tej brody. Jeżeli przegra, to ją ogoli, więc szczerze mówiąc nie wiem teraz, czy mam kibicować, że wygra, czy przegra, bo mój faworyt, czyli Grzegorz Szczotka, już odpadł, więc sercem jestem za Kubą, ale jednak takim rozsądkiem nie jestem za nim, bo chcę, żeby pozbył się tej brody i wreszcie wyglądał jak człowiek. Dobry kick serwis, jednak
dzisiejszego dnia Kubie się o wiele lepiej serwuje. Bardzo dobry volley. Mocny. I chyba co mamy teraz? 4-0? Tak, 4-0, Kuba Tokarz. Mecz bez historii, tak jak się spodziewaliśmy. Tak właśnie trzeba grać z takim zawodnikiem. Podchodzić szybko do siatki i kończyć akcję, nie wydawać mu długie wymiany. Teraz troszkę nieczysto z backendu, out i 15-0. No, piękny forehand, backendu prosty. No i tak się kończy właśnie. Volejem. Pięknie. Gra Kuba, myślę, że jest tutaj jednym z największych faworytów. Wstawiam tutaj, niestety w półfinale pewnie trafi na albo Filipa Olku, albo na Oskara Górka. Będzie to na pewno dobry półfinał, który już chyba też będzie pokazany w telewizji, bo myślę, że wszystkie mecze półfinałowe już będą pokazane w telewizji, więc zostańcie Państwo z nami, bo będą naprawdę dobre mecze. Jeden z najbardziej wyrównanych turniejów Polskiej Ligi Tenisa nam się zrobił. O, teraz piękne. Dobry pomysł, ale troszkę gorsze wykonanie. Zabrakło troszkę wiatru. No i tutaj chyba pospieszył się trochę, Jakub Wrona chciał zaatakować, ale to nie jest jego styl i łatwo oddał punkt w siatkę, mamy po 30. Troszkę za długi ten serwis. Pierwsza chyba szansa Jakuba Wrony na zwycięstwo w gemie jest 40-30. Drugi serwis. No i pierwszy gem dla Jakuba Wrony. Słyszymy pierwszy come on w tym meczu. Może wreszcie tutaj losy się odmienią.
No i proszę Państwa, widzimy, że lepszy fragment gry Jakuba Wrony, który wygrał pierwszego gema swoim rywalem, również Jakubem Tokarzem z Grodziska Mało Mazowieckiego. Pozdrawiamy tą miejscowość. Oczywiście dobry serwis na ciało. Nie gotowy do tej piłki Jakub Wrona, który przegrywa tego gema. No widzimy, że ciężko na pewno Jakubowi utrzymywać piłkę w grze przy podaniu mocarnym rywale, jakim jest Jakub Tokarz. No i zobaczymy, co teraz pokaże przy swoim gemie serwisowym Jakub Wrona. No i teraz troszeczkę zerwał forehand Jakub. Widzimy, że nawet on może mieć gorsze momenty. Ale Jakub Wrona nie ma nic do stracenia naprawdę w tym miejscu. Ubrany na biało. O, teraz świetny volley. Bardzo nisko szedł na nogach. No i genialnie tą piłkę sięgnął. Proszę zobaczyć na powtórce to zagranie, bo było bajeczne. Proszę Państwa, breakpointa musi bronić Jakub Wrona teraz. Ciężkie zadanie przed nim. Autowy ten pierwszy serwis. Na szerokość. Oj, chciał agresywnie teraz Jakub to kreatywny przez jego fanów toczkiem tą piłkę mocno ściąć backhanda, niestety nie udała mu się ta sztuka, proszę Państwa. Mamy po 40 deciding point. Dobry drugi serwis. Wejście w kort teraz Jakuba Tokarza, ale nie, jednak boi się, zmniejszył dystans. Ale teraz księżycowa piłka, no, pod sam balon powędrowała. Próba przyspieszenia, ale wyrzucił, proszę Państwa. Proste błędy teraz Jakuba. I przegrywa on swojego gema. I Jakub Wrona podbudowany, teraz zmotywowany, utrzymuje swój serwis. Prowadzi on 2-1, a teraz popatrzmy na drabinkę jeszcze naszego turnieju. Widzimy wszystkie pary ćwierćfinałowe. Przy nami na ekranach Tokarz Wrona. Obok na korcie numer 1 Górka Olko. A w skrzydle prawym Sekuła Piątek oraz Kocjan Wyrębkiewicz. Bardzo ciekawe pary ćwierćfinałowe. Zobaczymy, co tu się dalej wydarzy.
Świetny forehand teraz wrony. Drop shot. Lewą ręką już Państwa zagrał Jakub Tokarz. I wygrał on ten punkt. Co tutaj się wydarzyło? No niesamowite. Leworęczny Jakub zwyciężył ten punkt. Niesamowite. Teraz poświęcenie tego zawodnika. Popatrzmy. Jak on tego dokonał. Wielkie brawa dla zawodnika z Grodziska. Zerwa teraz ten serwis, niestety. Kuba, ale widzimy, że nie jest na dobrej drodze. A z kolei jego rywal Jakub Wrona. Dobrze, w drugim secie poczynam. Przegrał pierwszą partię do zera, ale na drugą przyszedł odrodzony. Gra coraz lepiej, może teraz ten wolej mu nie poszedł, ale widzimy, że z każdym punktem wyciąga wnioski oraz wyciąga asy z rękawa. Rybki z akwarium wyciąga, proszę Państwa, bo zaczyna grać coraz lepiej pan Wrona. I w tym gemie mamy wynik 40-15. I utrzymuje swoje podanie pan Tokarz, jest, który teraz jest bliżej kadru. No i zobaczymy, co w tym momencie się dalej wydarzy. Na pewno teraz jest obowiązkowy gem do zwycięstwa dla Jakuba Wrony, ponieważ no jeszcze nie przełamał swojego rywala. Wiemy, że pan Jakub Tokarz serwuje naprawdę wybornie. Teraz lekki serwis. Oj, 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 ależ teraz wyskoczył powietrze. Jakub kompletnie zerwał ten atak. No i pewnie przy serwisie jak obrona nie serwuje mocno, ale serwuje skutecznie. A to się właśnie liczy w tenisie, wygrywać mecze głową, a nie siłą. Próba lobu. Ależ to był zły pomysł. Brawa dla Jakuba, że odczytał intencje twojego rywala.
teraz. A te do siatki Jakuby Wrony, no i chyba czujny teraz Jakub Tokarz nie pozwoli swojemu rywalowi się zaskoczyć pod siecią rybacką. Oczywiście zachęcam wszystkich do interakcji, komentarza piszcie, kto według was wygra. Zostało, proszę zobaczyć, ile zostało tutaj zawodników. 4. Mamy jeszcze pary, więc piszcie, kto według was wygra cały turniej. Oczywiście zachęcam do interakcji, w komentarzu piszcie, co nam się podoba, co byście zmienili, oraz oczywiście wszelakie konstruktywne krytyki przyjmujemy i każdemu oczywiście odpowiadamy na czacie. Kiepsko. Teraz na nogach. Nie popracował zbytnio Jakub Tokarz, jakby tak od niej stania troszeczkę. Ten game w jego wykonaniu. A z kolei Jakub Rona. No dobrej drodze. Do zwycięstwa w tym game. Świetny return po krosie, ale już mam piłkę w korcie. O, proszę państwa, lewą ręką teraz Jakub zagrał tu piłkę. No niesamowite, że ten chłopak potrafi grać zarówno lewą, jak i prawą. Zobaczmy jeszcze raz zagranie, czy będzie widać, czy nasza kamera oczywiście złapała to lewą ręką. Minął rywala Jakub, to każdy, no niesamowite zagranie tego młodocianego zawodnika. Out teraz na długość. Dobry drugi serwis. A tak Jakuba, no i bardzo pewnie teraz nie zawahał się, aby tą piłę przyspieszyć. Mamy po 40. Deciding point, ladies and gentlemen. Popatrzmy, co tutaj się wydarzy. Czy utrzyma nerwy na wodze Jakub? Wejście w kort. Wrony. Bezpiecznie. Panowie rozporządzają tą wymianę. Długie slajsy zawodnika obronnego na biało. Teraz drop przodzik. No, bardzo długa wymiana teraz. Nikt nie chce popełnić błędu z pewnością. Przyspieszył Jakub Tokarz, proszę państwa, ależ nadał tempa tej pizzy, no i zwyciężył on tą długą wymianę. Wielkie brawa, niesamowity backhand huknęło, proszę państwa, jak z armaty podczas tego uderzenia. Popatrzmy. Boom. I boom, teraz niczym popularny polski strongman Sławomir Toczek z ogromną siłą tą piłę zaatakował Jakub Tokarz, no i wygra tego gema, prowadzi 3-2. Pozdrawiamy Mateusza Marca oraz Jacka Żyburę. Pozdrawiamy fanów z Rzeszowa. Fajnie, że nasze rodzinne strony nas oglądają. I życzymy wam udanego niedzielnego wieczorku.
No i proszę Państwa, gramy dalej. To spotkanie jest bliżej końca niż początku, jeżeli Jakub Tokarz utrzyma nerwy na wozy. Świetny teraz wolej, no szapoba. Idealne rączki. Wierzę, te nadgaski były trenowane niejednokrotnie. Popatrzmy może na powtórkę tego bajecznego zagrania. Chociaż ucieknie nam teraz punkcik, ale popatrzmy. Genialny wolej. No i blisko, blisko końca już jest Jakub. Biega ile ma sił w nogach. Teraz wrona, ale nie udało mu się tego wybiegać. No i proszę Państwa, zdaje się, że mamy koniec. Game set mecz Jakub Tokarz 4-0, 4-2 wygrywa. Ten wspaniały zawodnik, 26-latek z Grodziska Mazowieckiego, mierzący 1,87 m wzrostu. I jest on pierwszym półfinalistą, proszę Państwa. Także ogromne brawa dla Jakuba za tego wspaniały mecz i za wspaniałą formę rozstrzygania tego turnieju.